Dzień dobry, witam serdecznie. W tym roku to właśnie na tej scenie, na stoisku Mercedes-Benz rozpoczęły się targi Poznań Motor Show 2019. Zaprezentowano kilka premier, m.in. nowy model CLA Shooting Brake. Wiecie co? Ja wam powiem jedną rzecz na temat tylnych lamp tego auta. Czy nie są one podobne do Seata Leona? Jeżeli CLA Shooting Brake nie jest autem, które wydaje wam się być podobne do auta innego producenta, spójrzcie na samochód przyszłości, który stoi kawałeczek dalej. Tutaj po drodze jeszcze nowy SUV GLC, który urósł wymiarowo, ale chodzi mi przede wszystkim o tamto elektryczne auto. Czy przypadkiem nie wygląda wam to na Porsche Cayenne? Patrząc z tej perspektywy, zwróćcie uwagę chociażby na tylną linię świateł i ogólnie na całą bryłę samochodu. Kawałek dalej znajduje się auto Smart EQ 4.2 kolejnej generacji. Jemu brakuje troszkę dłużej do pojawienia się na rynku, no ale niewątpliwie przyszłość wygląda w ten sposób. Zwróćcie uwagę, że w tym samochodzie nie ma nawet kierownicy. Jest to samochód do autonomicznej jazdy. Przy okazji chciałbym wam powiedzieć o kolejkach, które występują na tegorocznej edycji. Przyznam, że jest to mój pierwszy Poznań Motor Show. Wczoraj było easy. Jeżeli ktoś przyszedł po południu na dzień VIP-ów po 14 za 100 kilkadziesiąt złotych, nie było problemu. Jednak w piątek już widać, kolejki ustawiają się nawet do tego typu pojazdów. Wychodząc z hali Mercedesa, wita nas stanowisko BMW Motocykle. Nie jest to jedyna ekspozycja motocykli, gdyż im poświęcone są co najmniej dwie hale troszkę dalej, ale tutaj pojawiły się z racji tego, że zaraz obok znajdują się również samochody BMW. Jednak obok znajduje się coś, na co większość zwiedzających zwraca szczególną uwagę, czyli nowy McLaren 720S Spider. Dalej tam w tle zieloniutka bestia 570S oraz kolejna nowość 600LT Spider daleko w tyle. Nowych BMW nie będę wam pokazywał dokładnie, gdyż część z nich mogliście zobaczyć w klipie, podczas którego odwiedziłem salon BMW w Lipsku podczas premiery nowej serii 3, 8 Cabrio oraz Z4. Tutaj obok, tam gdzie stały McLareny, jest stanowisko Autofus Group. Znajduje się tutaj Rolls-Royce Dawn oraz nowy model Cullinan. Ostatnim stoiskiem grupy Autofus jest Alpina. Możemy tutaj zobaczyć przede wszystkim nowe B7. Powiedzcie mi, co myślicie o tym grillu? Czy odpowiada wam taki grill, czy jednak BMW poszło o krok za daleko? Jeśli już mowa o pójściu za daleko, co myślicie o czymś takim? Czy jest to typowy wymysł designerów, który nie będzie miał miejsca na liniach produkcyjnych? Czy jest to coś, co może trafić do produkcji? Jak widzicie, jest tutaj kierownica, taka nietypowa, nieokrągła. Ale patrząc na resztę kabiny, wygląda to jak w statku kosmicznym. Jakby pasażerowie mieli tylko siedzieć, a nie sterować tym pojazdem. Wchodząc do kolejnej z hal, możemy zauważyć stanowisko Porsche. Mamy tutaj nową 911 o kodzie 992, ale przy okazji przywieziono tutaj również klasyczne modele od tego producenta. Jak widać, rewolucyjnych zmian w linii, w designie tego samochodu nie ma. To jest po prostu klasyczna sylwetka, która pozostaje niezmieniona od lat. Jeżeli pamiętacie moją relację z targów w Erfurcie, na pewno wiecie, że zwróciłem uwagę na niską jakość wykończenia Skody Fabii. Przed wami stoi nowy model, czyli Skoda Scala. Jest troszeczkę lepiej wykonana, bardziej nowocześnie. Sprawdźmy jednak, jak wygląda w środku. Widać, że jest tutaj troszeczkę wyższa jakość. Spójrzcie chociażby na wygląd tych foteli, które mają taką nutkę sportowości w sobie. Czy na drzwiach jest problem? Jest plastik, ale już taki miękki. Tutaj jest tkanina. Tak więc to jest dobre auto dla osób, które chciałyby Fabię. Auto, które przejdzie z punktu A do B, jednak liczą na jakieś lepsze wykonanie. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny samochodów, spójrzcie na to. Ten model ma dosyć ciekawy kolor. Mam nadzieję, że kamera dobrze to odda. Takich kolorów brakuje na ulicach, tak więc liczę na to, że ten kolor będzie dostępny w palecie Skody już niebawem. Wychodzimy na zewnątrz. Chwila oddechu. Jak widać, stoją tutaj równie fantastyczne auta, co w środku. Fajnych aut przyjechało więcej. Była chociażby BMW serii 8, ale nie ta najnowsza, tylko ten klasyk o oznaczeniu E31. Idziemy na kolejną z hal. Tych hal jest mnóstwo, naprawdę.
Pomiędzy halami jest taki duży placyk, który wynajęła Skoda. Można tutaj sobie potrenować parkowanie. Tam dalej są nowe Audi e-tron. Wchodzimy więc do hali numer 4, na której możemy spotkać ciężarówki, traktory, dla każdego coś ciekawego. Dla chcących pojeździć wirtualnie dostępne są zestawy VR, dzięki którym można poczuć się jak w prawdziwym samochodzie. W tej chwili jestem na stoisku firmy Alpine. Speców od języka francuskiego proszę o korektę i doprecyzowanie, jak wymówić nazwę tych samochodów. Wiecie co? Były dwie generacje, ta jest druga. Obie mają to samo oznaczenie A110. Tam z tyłu stoi staruszek, który ma silnik 1.6 o mocy 130 koni. Fabrycznie w tej chwili jest podkręcony do 160. Tutaj natomiast jest nowa wersja, silnik 1.8 turbo, czterocylindrowy. Tej mocy jest jednak dwukrotnie więcej, bo 252 konie. Jednak nie to jest najistotniejsze w tym samochodzie. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda w nim schowek. Otóż tutaj przed nogami pasażera nie znajduje się nic. Schowek jest z tyłu, pomiędzy fotelami. Ten samochód ma silnik umieszczony centralnie z tyłu, tak więc ktoś wymyślił, że blisko serca tego auta warto umieścić schowek. Sprawdźmy, jak się otwiera. Dostęp do tego schowka jest dosyć utrudniony. Mamy tutaj taki zatrzask na magnes. No i przyznam, że trzeba robić jakieś wygibasy, żeby tam cokolwiek włożyć. Chociaż włożyć to nie problem. Żeby wyjąć, to jest sztuka. Z nowego modelu przejdźmy szybko do starego i zobaczmy, jak to wygląda w tym miejscu. Tutaj nawet nie ma takiej opcji, żeby zamontować tutaj schowek, no a przed nogami kierowcy również nic nie ma. Tak więc nowa Alpina wygrywa. Pomimo tego, że ma schowek, który jest bardzo niepraktyczny, to przynajmniej go ma. Jest piątek, dochodzi godzina 18, jak widać tłumów już nie ma. Można spokojnie zajrzeć do każdego samochodu z osobna. Wcześniej ustawiały się do nich kolejki. Jak widać hostessy również mają wolne, usiadły sobie na scenie. Nie ma już osób chętnych do robienia sobie zdjęć. Tak więc szkoda, że tylko do 18. Można by było troszkę dłużej tutaj pochodzić jeszcze, gdy ktoś nie miał opcji wejścia do samochodu właśnie ze względu na kolejki. No ale od tego są 3 dni targów, jest jeszcze czwarty VIP-owski. Jeżeli chcecie jak najmniej ludzi, no to właśnie czwartek jest dla Was odpowiedni. Na hali 5A impreza trwa w najlepsze. Mamy tutaj takie starsze samochody typu Golf 2 GTI, BMW E30 oraz Mercedes klasy S Coupé. Tutaj spójrzcie na to. Fotele wycięte z samochodów Porsche. Co o tym myślicie? Idąc z jednej hali do drugiej, możemy zauważyć placyk, na którym odbywają się eliminacje do zawodów Stunt Wars. Teraz chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pojazdy, które naprawdę wyglądają przekonująco. Dwa koła z przodu, jedno koło z tyłu. Wystarczy nam prawo jazdy kategorii B, jednak musimy używać kasku. Co myślicie na temat tego typu pojazdów? Czy jest coś innego, co zwraca jeszcze większą uwagę na siebie? Zwróćmy uwagę na cenę. Tamten od 20 tysięcy euro mniej więcej, te zaczynają się już od jakoś 10. Połowa ceny, ale jednak widać wrażenie, przynajmniej pierwsze, sprawiają bardzo podobne. Tutaj mamy halę z motocyklami, jednak pełen klip z targów z motocyklami mieliście okazję oglądać na moim kanale, gdy taka impreza odbywała się w Lipsku. Tak więc przewijam szybko temat i idziemy dalej. Materiał zakończymy na hali, która jest poświęcona alternatywnym paliwom, czyli podtlenkowi gazotu. Jak widać, można go wsadzić do różnego typu samochodów, i starszych, i nowszych, i tych nowoczesnych konstrukcji, i tych mniej skomplikowanych. Jak widać, nawet nowy Ford Focus może jeździć na LPG. Żeby już dłużej nie ględzić, zaprezentuję Wam może samochody, na których można zawiesić oko. Rozpoczniemy od Opla Złomegi Kickstera.